My name is Artur. My name is Artur. Jesteśmy w waszym kraju goszczeni przez naszą przyjaciółkę Eli. We came to your beautiful country and we can stay with Ella. I jej męża Williama. And her husband William. Fantastic friend. Poznaliśmy ich, kiedy przyjechali do nas do kościoła, do Warszawy. For the first time we met them when they came to Warsaw, to our church. I Eli przez wiele miesięcy. And for many months. Mówiła, żebyśmy przyjechali do was. Eli was inviting us to come here. Przyjechałem z moją żoną Agatą. I came here with my wife Agata. Z moimi przyjaciółmi Beatką i Michałem. And with my friends Beata and Michał. Razem z moją żoną. And together with my wife. Jesteśmy pastorami kościoła w Warszawie. We are pastors in the church in Warsaw, Poland. Kościół nazywa się Kościół Mocy. The name of our church is the Church of Power. Oprócz tego prowadzimy działania apostolskie. And apart from that, we also do the apostolic work. Założyliśmy już wiele kościołów we w Polsce. We have set up many churches all over Poland. I jeden kościół w Holandii. And one church in Netherlands. Jesteśmy kościołem przebudzeniowym. We are a revival church. W związku z tym nie jesteśmy za bardzo lubiani. Because of this fact, not many people like us. Wszystko to, co robimy, everything we do, publikujemy. We make public. W 2001 roku. In 2001. Osobiście spotkałem Jezusa. I met Jesus in person. Ja byłem przestępcą zawodowym. I used to be a criminal, professional criminal. Mając 17 lat zamordowałem człowieka. When I was 17, I killed a man. I poszedłem pierwszy raz do więzienia. And because of it, I went to prison. Miałem trudne życie. My life was very difficult, very hard. Mój ojciec był alkoholikiem. My father was an alcoholic. Moja matka walczyła o rodzinę. My mom was trying to make two ends meet. Kiedy byłem nastolatkiem, when I was a teenager, miałem już sobie tyle agresji, I was very aggressive, że ona musiała znaleźć gdzieś swoje ujście. And somehow I needed to find a way to release the aggression in me. I zginął człowiek. And because of it, a man died. Kiedy trafiłem do więzienia, and when I was taken to prison, to jedną z najgorszych rzeczy było to, one of the worst things, że mnie to nie przerażało. Was the fact I wasn't scared at all. I wasn't afraid. Poczułem się tam jak w domu. To tell you the truth, I felt as if I was at home. Kiedy moja mama, and when my mom, przyjechała na pierwsze widzenie, came to see me to the prison for the first time. Ja już miałem tatuaż na czole. I had the tattoo on my forehead. I ona się rozpłakała. And she just started crying. A ja powiedziałem, wszystko jest dobrze. And I said, Mom, everything's fine. Groziło mi 25 lat więzienia. They sentenced me to 25 years. A ja mówiłem, że wszystko jest dobrze. But I was telling her everything's fine, everything's perfect. Coś wam powiem o diabłu. I can tell you something about the devil. On jest zawodowcem. He is a professional. Żeby zło nazywać dobrem. He is good at calling the bad things good things. A dobro złem. And good things bad things. I ludzie na świecie w to wierzą. And people all over the world believe his lies. Ja też w to wierzyłem. And I used to believe his lies as well. Mój ojciec, my father, kiedy zrozumiał, że zniszczył moje życie również, when he realized that he also destroyed my life somehow, przestał pić. He stopped drinking immediately. I postanowił zrobić wszystko, żeby mnie wyciągnąć z więzienia. And he decided to do everything he can to take me, get me out of prison.
i dawał dużo pieniędzy. And he was giving a lot of money. Ja wyszedłem po 3 latach z więzienia. To set me free, and after 3 years I left prison. Miesiąc przed moim wyjściem. One month before I left. Mój ojciec zginął w wypadku samochodowym. My father died in a car accident. Już jako trzeźwy człowiek. And it was the time already when he stopped drinking. He was sober. I znowu moje życie runęło. And again, because of this situation, my life was ruined again. Nie wierzyłem w nic. I stopped believing in anything. Uważałem, że pieniądz. I thought that money. Da mi poczucie bezpieczeństwa. Will give me the sense of security, safety. Stałem się złodziejem. And I became a thief. Niedługo potem. Very soon. Trafiłem drugi raz do więzienia. I was taken to prison again. Za napad z bronią na kantor wymiany walut. Because I wanted to rob the exchange point. Currency exchange point. Groziło mi 15 lat. And I was sentenced to 15 years. W więzieniu poznałem prawdziwych przestępców wtedy. And there in prison I met real criminals. Nie tak jak za pierwszym razem. Not the criminals that I met the first time I was here. Za pierwszym razem. Because at first siedziałem z przypadkowymi przestępcami. I was put to prison with some random thieves. Tym razem. But this time. To byli zawodowi przestępcy. These were professional criminals. Oni mi zaczęli mówić, they started telling me, że można żyć, that I can live, bardzo dobrze żyć, a good life, będąc przestępcą. Well, I can be well off if I become real criminal. Ja zrozumiałem, and then I started understanding, że o to mi chodzi w życiu. That this is what I was looking for. Ja tak chcę żyć. And this is what I want my life to to be. Mi dawało siłę. I thought that it gives me strength. To mi dawało poczucie bezpieczeństwa. It was giving me the sense of safety. Siedziałem 3 lata. And I was there in prison for 3 years. Wyszedłem z więzienia. I left the prison. Dlatego, że zrobiłem sobie nowotwór. Because I can say that I grew a cancer on my face. I moje życie było zagrożone. And my life was endangered. I oni mnie musieli wypuścić. And they had to set me free. Więc wyszedłem. So I was set free. I was released. I zacząłem prowadzić życie przestępcy. And I started to be a real criminal. Nie od przypadku do przypadku. Not just every now and then. Zacząłem handlować narkotykami. I started selling drugs. Handlowałem heroiną. Heroin. Produkowaliśmy amfetaminę. We were manufacturing amphetamine. Mieliśmy takie pole marihuany. We had a field with marijuana. Miałem swoich dealerów. I had my own dealers that I cooperated with. Zakładaliśmy nielegalne firmy. We were setting up illegal companies. Wyłudzaliśmy pieniądze z banku. We were extorting money from the bank. Odbieraliśmy długi. So we were cheating and frauding. Miałem dużo pieniędzy. I had a lot of money. Byłem już z moją żoną. I had wife. Byłem bardzo złym człowiekiem dla niej. And I was a very bad man to her. Pamiętam, że kiedyś I remember once jeden z moich dealerów one of my dealers przyszedł się ze mną rozliczyć. Came to me because of the money that he needed. I zostały mu dwie torebki narkotyków. And he came with two bags with the drugs. Więc zaczęliśmy to wąchać. So we started sniffing the stuff. Moja żona zwróciła mi uwagę. And my wife came to talk to me. Żebym tego nie robił w domu. And she said, don't do it at home. Więc wziąłem broń. So I took a gun. I chciałem ją zastrzelić. And I wanted to shoot her. Tylko dlatego tak się nie stało. It didn't happen. Bo mój brat only because my brother rzucił się na mnie. Just attacked me. I wyrwał mi magazynek z broni. And he took out part of the gun. Moja głowa. And my head. Była zniszczona od narkotyków. My mind was totally distorted because of taking drugs. Wydawałem na kokainę dużo pieniędzy. I used to spend a lot of money on cocaine. 3 razy umierałem od kokainy. 3 times I was dying of drug abuse. I przyszedł rok 2001. And in 2001 był już na mnie wyrok śmierci. Był na mnie wyrok śmierci. I found out that there were people who wanted to kill me. Pewni przestępcy some criminals chcieli mnie zabić. Wanted to kill me. Chcieli porwać moją żonę. They wanted to kidnap my wife. Naszego małego syna. Our son, that was a little boy by then. Wszędzie się poruszałem z bronią. So everywhere I
I was going, I had a gun with me. Nigdy nie wsiadałem pierwszy do samochodu. I was never the first person to get into the car. Zawsze to robił kierowca. It was always a driver who was the first person to get into the car. I w 2001 roku. And in 2001. W styczniu. It was in January. Zdarzyła się dziwna rzecz. Something strange happened. Od wielu lat. For many years. Odraczałem taki wyrok. I was trying to postpone a verdict. To był mały wyrok. It was a short time that I ought to spend in prison. To było 10 miesięcy. Only 10 months. Odraczałem go 8 lat. But I was trying to postpone it and I managed to do it for 10 years. Prawnicy nad tym pracowali. And the lawyers were working hard to help me, not to take me to prison. Ale zamknięto mnie do więzienia. But somehow, all in all, they just took me to prison. Trafiłem do celi. And I was taken to the prison. I zastanawiałem się dlaczego. And I was wondering why. Przecież mam pieniądze. I have money. Dlaczego ja tu jestem? Why am I here? What nie rozumiem. I didn't understand this. I któregoś dnia. And one day. Wszedł do celi kolejny więzień. Another prisoner came to this room. I miał w ręku taką książkę. And he had a book. Czerwoną. Holding a book, red book in his grubą. Hand. It was a thick book. Ja zapytałem co to jest. And I asked him what is it. On powiedział to jest Biblia. And he told me it's a Bible. Ja mówię, to pożycz mi tą Biblię. And I said, can you give me this Bible? Lend me this Bible. Ja się musiałem czymś zająć. Because I wanted to do something. Ja zacząłem przeglądać tą Biblię. So I started skimming through the pages. I zacząłem ją sobie codziennie po trochu czytać. And I started reading it day by day. Ten człowiek, który przyszedł do celi. And the man who came to the prison room. Chodził na takie spotkania z misjonarzami. He used to go to the meetings with missionaries. Ja powiedziałem, żeby mnie tam zapisał do tych misjonarzy. And I told him, I want to go there with you. Też chciałem wychodzić tam. I also wanted to get out of the room and do something. Dla zabicia czasu. Just to pass the time. W więzieniu najgorszą rzeczą. And the worst thing in prison. Jest to. Is this. Że się ma dużo czasu. That you have a lot of time. 23 godziny się siedzi w jednym miejscu. You spend 23 hours in one place. I to jest wystarczająca kara. And it's the punishment that is really enough. Patrzy się ciągle na mały kawałek podłogi. Everything that you look at is just small piece of the floor. I można zwariować. And you can just go crazy there. Nie musi się nic więcej dziać. Nothing else needs to happen. You can just go crazy by Więc people. Chciałem wychodzić gdziekolwiek. So I just wanted to go out of this room just to do whatever. Zacząłem chodzić do tych misjonarzy. So I started attending the meetings with missionaries. Tam po raz pierwszy. And there for the first time. Usłyszałem. I heard. Że można znać Boga. That you can get to know God. Nie słyszeć o Nim. Not only hear about Him. Nie nauczyć się. Not learn about Him. Nie być częścią Kościoła. Not to be a part of the church. Ale Go znać. But to know God. Oni mówili tak. And they were talking. Jakby to był ich znajomy. In a way that God was their friend. Oni mówili mój Bóg. They were saying my God. Oni mówili ja znam Jezusa. They were saying I know Jesus. Wracałem do celi. So I was going back to my prison. I czytałem moją Biblię. And I was reading my Bible. I któregoś dnia. And one day. Przeczytałem taki tekst. I read a scripture. Że tak Bóg pokochał świat. That God so much loved the world. Że Syna swojego jednorodzonego dał. His one and only son. Aby każdy kto w Niego wierzy. That whoever believes in Him. Nie zginął, ale miał życie wieczne. Would not perish, but have eternal life. Ja zrozumiałem wtedy. And then I understood. Że On jest. That He is real. Bo ja nie wiedziałem, że On jest. Because I didn't know that He is. Wiecie, w Polsce. You know, in Poland. Wszyscy mówią, że wierzą w Boga. Every single person will tell you that they believe in God. 98% ludzi. 98% of people. Mówi, że wierzy w Boga. Say they believe in God. Wiecie, ile w Polsce ludzi wierzy w Boga? But do you know how many people believe in God? 0.5%. In Poland. Half of percent. W Pakistanie wierzy więcej ludzi w Boga. I think in Pakistan more people believe in God than in Poland. W Arabii Saudyjskiej. In Saudi Arabia, more people believe 10% ludzi jest nawróconych. 10% of people are newborn. A w Polsce. But in Poland. 0.5%. Half of percent. To jest taki kraj. This is this type of country. Polska to taki kraj. This is country of Poland. Rozumiecie? To you taki kraj. Ja wiedziałem od tego momentu, że Bóg jest na pewno. Ja napisałem list do mojej żony. Agata, jest Bóg. I ona przyjechała na widzenie.
I ona do mnie mówi. And she told me, ty kłamco. You are a liar. Co teraz zrobisz? What are you planning to do right? Założysz kościół? Do you wanna set up a church? Będziesz wyłudzał pieniądze? Do you wanna steal money from innocent people? Jesteś kłamcą. You are a liar. Ona mnie znała od 16 roku życia. She has known me since she was 16. My jesteśmy ze sobą 25 lat. We've been together for 25 years now. Ja ją poznałem, jak miała 15,5 roku. I met her when she was 15. Ona od 16 roku życia. And since she 16, przyjeżdżała do mnie do więzień. She's been coming to me, to prison. Ona mnie znała z każdej strony. She knew me very well. Jak nasz syn był mały. And when our son was a little boy, i ona go trzymała na rękach. And she was holding him in her hands. To w naszej kuchni, w domu. In our kitchen, at home, bandyci. Criminals, bandits. Lutowali druciki przy bombie. They were trying to make a bomb. Pojechali coś wysadzić. Because they wanted to explode, blow up. I im się coś rozlutowało. Ona to wszystko widziała. And they had some problems. They were struggling doing it. And she saw all that. Ona widziała kilogramy narkotyków. She saw huge amounts of drugs. A ona teraz słyszy ode mnie. And right now she was able to hear from me. Że ja wierzę w Boga. That I believe in God. Ona wyszła z tego widzenia. Just she left the prison. Nie uwierzyła. She said, I don't believe. Miałem kilka miesięcy do wyjścia, chyba 4 miesiące. As far as I remember, there were 4 months ahead of me and I was about to be released. I wywieziono mnie. And they took me do innego więzienia. To a different prison. Takiego ciężkiego więzienia w Polsce. It was a prison with very strict rules in Poland. To było więzienie dla ludzi mających duże wyroki. This was a prison for the hardest criminals. Dla niebezpiecznych więźniów. Very dangerous guys. A ja miałem 4 miesiące do wyjścia. And I didn't understand it again because there were only 4 months left. Trafiłem do bardzo malutkiej celi. I was taken to a very small room again. I prawie cały dzień. And almost all day long. Przebywałem w tej celi sam. I was sitting there on my own. I mówię sobie tak. And I thought to myself. Chyba zwariowałem. I think I got mad. Muszę coś zrobić ze sobą. I need to do something with myself. Przeczytam tą Biblię. I thought I would read this Bible. Od początku do końca. From the very beginning to the very end. I ja sprawdzę. And I would check. Co to w ogóle jest? What is that thing? Co się ze mną dzieje? What's going on with me? Może ja oszalałem od narkotyków? Maybe I went crazy because of taking drugs. Może ja sobie uroiłem z tym Bogiem? Maybe just an illusion, all of this God thing. Zacząłem czytać codziennie Biblię. So I started reading the Bible day. Od rana do wieczora. From the very morning to late evening. I któregoś dnia siedzę. And one day I was sitting. I czytam proroka Izajasza. And I was reading the book of Isaiah. I zaczynam płakać. And I started crying. Zaczynają lecieć mi łzy. And I felt tears dropping from my eyes. I mówię, wysiadła mi psychika. And I thought, I broke down mentally. Uklęknąłem na podłodze. I knelt down. Powiedziałem, said, ty jesteś taki święty. You are so holy. Ty jesteś taki czysty. You are so pure. A ja nie potrafię się modlić do ciebie. And I don't know even how to pray. Pomóż mi. Just help me. Nikt nie umie mi pomóc. Nobody can help me. Nikt. Nobody. Ja sobie nie umiem pomóc. I don't know how to help myself. Wiecie, ja nie byłem człowiekiem, który się bał. You know, I wasn't a man that was fearful. Ja nie byłem człowiekiem, który sobie nie radził. I wasn't a weak man. Ja sobie radziłem. I was perfectly fine. Ja sobie zawsze radziłem. I was good at everything. Ja nigdy nie miałem depresji. I never suffered from depression. Ja się nie cofałem w życiu. I was never retreating. Ale wiedziałem jedno. But I knew this one thing. Że jeżeli ja go nie poznam. That if I do not know God. A moje życie się tu skończy. And my life ends up in this prison. To ja pójdę do piekła. And I will just go to hell. Ja niewiele wiedziałem o piekle. Didn't know much about hell. I niewiele wiedziałem o niebie. And I didn't know much about hell. Ale wiedziałem jedno. But I knew this one thing. Że to życie na ziemi. That this life here on earth. To jest tylko etap przejściowy. It's just some period. I potem jest życie wieczne. And then after it, if I die, there is eternal life. Dlatego klęczałem. That's why I decided to kneel down. I mówiłem do niego. And I was talking to him. I zacząłem strasznie płakać. And I started crying. I zacząłem widzieć wszystkie swoje grzechy. And I saw like in a movie all sins that I. Ja widziałem wszystkie prostytutki. I saw all the prostitutes. Ja widziałem ludzi, których wywoziłem. I saw the people that I was smuggling through the borders. To mi przechodziło jak film. I saw it like a film in front of my eyes. I wtedy po raz pierwszy. And then for the first time. Odczułem jego obecność. I felt his presence.
To była bardzo mała cela. It was extremely small room. Trzy kroki do przodu. All I could do is three steps. Jeden krok w bok. And one step aside. I on tam przyszedł. And he came there to this room. Ja poczułem jego obecność. I felt his presence. I usłyszałem po raz pierwszy jego głos. And for the first time I was able to hear his voice. I on powiedział tak. And he said this. Umarłem zamiast ciebie. I died for you. Amen. Już nigdy nie staniesz na sąd. And you will never be judged again. Amen. Amen. Ja byłem od dziecka sądzony. And since I was a little boy, I was judged all the time. Stawałem przed wieloma sędziami. I was taken to and put before many judges. Każdy z tych sędziów mówił, jesteś winny. Every one of them were saying, you are guilty. Oni mi dawali wyroki. And they were giving different sentences. A w 2001 roku in 2001, Pan panów the Lord Lord, i Król królów and the King of Kings powiedział do mnie, nigdy nie staniesz na sąd. Nigdy nie staniesz na sąd. You will never be judged. Amen. 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 Tam na tych kolanach, and I was there, w tej celi, in this prison room. Narodziłem się na nowo. And I was born again. Kiedy wrócił mój kolega, when my inmate came back to the room, który był na świetlicy, because he went to some meetings. Ja siedziałem na łóżku. I was sitting on my bed. I on mnie zapytał, co ci się stało? And he asked me, what happened to you? A ja powiedziałem, spotkałem Boga. And I said, I met God. A on mówi, jak? And he said, what do you mean? Ja mówię, nie wiem. And I said, I don't know. Czytałem tą Biblię. I was just reading the Bible. I tak mi się stało. And it happened. On mówi, ja też tak chcę. And he said, I want to experience the same thing. Co mam zrobić? What should I do? Tell me. Ja mówię, może też poczytam. And I said, I don't know, maybe you should read it as well. Tak wyglądała moja pierwsza ewangelia. It was the first time I preached the gospel. Tak po raz pierwszy poczytam. This is how I do it for the first time. Kiedy wyszedłem na wolność. And then I was set free again. Zaczęły się telefony. People started calling me. Dzwonili moi znajomi. My old friends started calling. I mówili, już jesteś, super. And they were saying, oh, you are free again. That's idziemy right. Zarabiać. Let's go and make some money. Ja mówię, nie idziemy. And I said, no, 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 we are not going anymore. Masz pieniądze? And they were saying, have you got money? Ja mówię, na razie nie mam. No, not now. No to idziemy zarabiać. So they were encouraging me, let's go, so we'll make nie idziemy. Some money. And I said, no, no, no. Dlaczego? And they were saying, why? Poznałem Jezusa. Because I met Jesus Christ. Pytania były takie, już ćwasz z powrotem? And they start asking me, are you on drugs again? Oni przyjeżdżali do mnie do domu. So they were coming to my home. Siadali przy naszym stole. They were sitting with us at the table. Patrzyli na mnie. They were looking at me. I mówili, dlaczego? And they were saying, what's wrong with you? Ja mówię, bo poznałem Jezusa. And I was replying, because I met God, I met Jesus. To jak będziesz żył? So they were asking me, so how are ja mówię, you planning nie to live your life? And I was saying, I don't know. Ale wiem jedno. But I know this one thing. Nie tak jak do tej pory. I'm not gonna live the same type of life I used to live. Wiecie, jak się miało w życiu wszystko. You know, if you had everything in your life. A ja miałem w życiu wszystko. And I really can say that I had everything. Nie musieliśmy się liczyć z pieniędzmi. We didn't have to count every penny. Zastanawiać. Just wondering about the budget. Nad tym, jak będzie jutro. How our life is going to be tomorrow. To jest zupełnie, to jest przestawienie całkowicie życia. So we had to switch our life entirely. Ja poszedłem do pracy. And I decided to go to work. Na funty. 250 funtów miesięcznie. So my wage was 250 250 pounds a month. Taka była moja pensja pierwsza. It was my salary. Rok wcześniej. A year before. Ja miałem miesięcznie. I used to earn per month. 100 tysięcy to będzie ile na funty? 200. Ile? 20 tysięcy funtów. Ja miałem wcześniej 20 tysięcy funtów miesięcznie. 20,000 pounds per month in the old life. Miałem 20 tysięcy funtów miesięcznie rok wcześniej. A teraz poszedłem do pracy za 250 funtów. Jak ktoś mnie się pytał, jaki jest dowód twojego nawrócenia? Ja mówię, spójrz na to tylko. Który normalny człowiek zamieni takie pieniądze na takie pieniądze? Jezus. Jesus. Mówi w Biblii więcej o pieniądzach. Talks in the Bible more about money. Niż o sprawiedliwości. Than about righteousness. Dlaczego? Why is that?
Bo on coś pokazywał ludziom. Because he wanted to show something to people. Coś im pokazywał. He wanted to make them understand something. On powiedział. He said, nie można służyć Bogu i mamonie. You cannot serve God and to wielki dowód. It's a proof. It's a huge proof. Evidence. Jeśli przestępca if a criminal zamienia duże pieniądze na małe, exchanges big money to little money, to musi być cud. It has to be a miracle. To musi być cud. Dzisiaj nasze życie jest życiem dla Królestwa. Wszystko w naszym życiu kręci się wokół Królestwa Bożego. Nasz czas, pieniądze, życie, rodzina, dzieci, wszystko. Nasza córka jest w nauczaniu domowym. She doesn't go to a regular school. We took her to homeschool. Bo nawet nie mieliśmy czasu jej posłać do szkoły. Because we didn't even have time to send her to school. Bo nasze życie because our life jest skupione wokół Królestwa. Is focused on the kingdom of God. To, na czym mi bardzo zależy, what I really want, what I care about, to jest to, aby to życie na ziemi I want this life on earth wykorzystać maksymalnie. To use to the maximum. Jeżeli Kościół Boży if the Church of God zrozumie swoje posłannictwo, can understand what is our mission here, to niebo będzie zaludniane. Then the heaven will be crowded. Kiedy ja się odrodziłem z Bożego Ducha, when I was born of the Holy Spirit, to dostałem od Boga coś, I got from God, I got something, czym muszę się dzielić z innymi ludźmi. That I need to share right now. I nic nie może mnie zatrzymać. And nothing can stop me. Zerwałem wszystkie kontakty. I broke all the contacts. Odciąłem się od starego życia. I just disconnected myself from the old life. Jako Kościół i Ruch Apostolski, as a church and apostolic movement, odcięliśmy się również od wszelkiej religii. We are separated also from all type of religion. Religia jest jak zaraza. Religion is like a disease. Każda religia. Every type of religion. Czasami ludzie nas pytają, kim wy jesteście? Sometimes people come and ask, who are you? What are you? Jesteście katolikami? Are you Catholics? Nie. No. Jesteście protestantami? Are you Protestants? Nie. Kim wy jesteście? So who are you? Ja mówię, my jesteśmy z kosmosu. And I say, we are from the space. Nie jesteśmy z tej ziemi. We are not from this earth. Nie należymy do tej ziemi. Często ludzie nas pytają, very often people ask us, czy jesteś za tym, czy za tamtym? Are you against or are you for this thing and that thing? Ja mówię, to mnie nie obchodzi. And I say, I don't care. Nie obchodzi cię to? How can you say you don't care? Ja mówię, nie. And I say, I don't. Dlaczego? Why? Przecież jesteś chrześcijaninem. You are a Christian. Tak. And I say, yes, I tylko musisz coś wiedzieć. But you need to know this one thing. Bóg God ma pewien plan wobec ziemi. Has got a plan about the earth. Zamierza ją spalić. And he's going to burn it. Tak jest napisane w mojej Biblii. It is written in my Bible. Nie naprawić. He doesn't plan to fix it. Ratunkiem jest Chrystus. Jesus Christ is the only salvation. Amen. Jezus Chrystus jest ratunkiem. Jesus Christ is salvation. Amen. On jest wejściem. He is the door. On jest kanałem. He is the channel. Ziemia nie jest po to, żeby ją ratować. The earth is not for us to save it, to rescue it. Ziemia jest po to, the earth, żeby spędzić na niej czas, is given to us to spend some time, aby ratować ludzi. To save people. Amen. Ponieważ Bóg powiedział, because God said, że już niebawem wrócę. That he is coming back soon. On tu wróci. Hallelujah. I to wróci w wielkim stylu. And it will be amazing. On wróci w taki sposób, yeah, że wszystkie stacje telewizyjne będą o tym wiedzieć. And you will be unable to unnotice, because everyone is gonna talk about it. On zlikwiduje obecny porządek. And he will remove the order that we have right now. Bo to jest rewolucjonista. Because he is a revolutionary. On nie przyszedł tutaj na ziemię, he didn't come here on earth, żeby naprawiać, to fix things,
On przyszedł na ziemię, aby dać nowe życie. Kiedy ja poznałem Jezusa, On mnie nie naprawił. On mnie dobił. Dobił. I zrodził na nowo. My byliśmy w Polsce. We wszystkich programach telewizyjnych. Ponieważ kiedy ja się nawróciłem, to niedługo później nakręcono taki program. Telewizja Polska. Byłem gangsterem. Titled ex-gangster, former gangster. I miliony Polaków to obejrzało. And million of Polish people saw this program. I to był szok dla ludzi. And to many people it was shocking. I kiedy ja byłem zapraszany z moją żoną do różnych programów. And when I was invited to different programs by TV. I to nas mówiono, jest pan teraz dobrym człowiekiem. And they were telling us, oh, you are a good man right now. Ja mówię, ja nie jestem dobrym człowiekiem. I was saying, I'm not a good man right now. Bo Bóg nie naprawia ludzi. Because God is not fixing and improving people. To czemu pan to robi, to co pan robi? So why are you doing these things? Bo ja jestem nowym człowiekiem. And I was saying, because I am a new man. W mojej Biblii jest napisane. Oto wszystko czynię nowym. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Inni mówili do mnie. Czy ma pan wyrzuty sumienia? Przecież pan zabił człowieka. Ja mówię, nie mam. Nie ma pan wyrzutów sumienia. Nie! Dlaczego? Mówię, bo Jezus umarł za mnie. Jezus Chrystus poniósł moje wyrzuty sumienia. Jestem wolny od wyrzutów sumienia. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Słowo Boże mówi, grzech nad wami panował nie będzie. Bo nie jesteście pod prawem, ale pod łaską. Ludzie się dziwili. Nie masz wyrzutów sumienia. Ja mówię nie, bo nic nie zrobiłem. Zabiłeś człowieka. Ja mówię, to nie ja. A kto? Mówię, tamten. Kim był tamten? Ja mówię, taki człowiek. Był do mnie podobny. Ale to nie ja. On miał inne imię. Ja mam nowe imię. Bo mój Bóg powiedział, dam ci nowe imię, zapisane na kamieniu białym. Imię, które znam tylko ja. Dam ci nowe imię. To nie ja zabiłem. To nie ja krzywdziłem. Ja jestem nowym człowiekiem. Nowe narodzenie. To zmiana człowieka. Nie naprawa. Wielu ludziom to się bardzo miesza. Często rozmawiamy z różnymi przywódcami i oni mówią o naprawianiu. Ja mówię, powiem wam coś. Kiedy klęczałem przed moim Bogiem, to mówiłem tak, złam mi kręgosłup, bo ja się nie nadaję do życia. I On to zrobił. W Duchu Świętym. On mnie przetrącił i stworzył od nowa. Nasze życie jest skupione wokół nowego narodzenia. Nie głosimy naprawy. Głosimy nowe narodzenie. W naszej wspólnocie w Warszawie są bardzo różni ludzie. Są biznesmeni, prawnicy, architekci, ale są też byli narkomani, byli przestępcy, ludzie, którzy byli na dnie. Łączy ich jedno. Narodzili się na nowo. Co się narodziło z Boga, jest święte, wieczne i nie do ruszenia.
2001 roku in 2001, powstał do życia mój duch. My spirit, mój duch, mój wewnętrzny człowiek, zamieszkał w nim Bóg, wieczny Bóg. Wielu ludzi mnie pyta, skąd wiesz, że masz robić to, co robisz? Ja mówię, bo Bóg jest we mnie. Jak to jest Bóg w tobie? Ja mówię, 24 godziny na dobę. Zjednoczył się ze mną. Połączył się ze mną. Gdzie ja idę, tam idzie Bóg. Dlatego nasze życie jest cały czas życiem poruszającym się do przodu. Uwierzcie mi, przyjaciele, od 18 lat nigdy nie chciałem niczego zmieniać. Nigdy nie pytałem Boga dlaczego. Nigdy nie powiedziałem, jest mi trudno. Nigdy nie powiedziałem, jest mi ciężko. Jeśli diabeł naciskał, to patrzyłem mu w oczy i mówiłem, jesteś pokonany. Jesteś zwykłym zerem. Jesteś złamany pod nogami Jezusa. Będę ci deptał po gardle, bo jest we mnie Bóg. To się wielu ludziom nie podoba. Wielu chrześcijan się tego boi. I mówią, ty się nie boisz? Ja mówię, ja się w ogóle nie boję. Niczego się nie boję. I niczego się nie wstydzę. Uzdrawiamy chorych, wypędzamy demony, wskrzesiłem już dwie osoby z martwych, widzimy cały czas znaki i cuda. Rozumiecie? Trwamy w prostej nauce apostolskiej. Wierzymy w wymianę krzyżową. Wierzę, że Jezus Chrystus poniósł nie tylko moje grzechy, ale też wszelkie konsekwencje tych grzechów. Wierzę, że się rozchorował wszystkimi chorobami, że wziął na siebie wszystkie niemoce, że wziął na siebie całą biedę, całe odrzucenie, całe poniżenie. Wierzę, że wszelkie zło, które należało się ludziom z uwagi na ich grzeszność, spadło na Jezusa, aby całe dobro, które należało się Jezusowi z uwagi na Jego sprawiedliwość, przypadło ludziom. To wymiana krzyżowa. To nie jest mały Jezusik. Ja nie poznałem małego Jezusika. Ja nie poznałem takiego kogoś. To jest Pan Panów i Król Królów. I byliśmy w bardzo trudnych sytuacjach. I mieliśmy bardzo ciężkie sytuacje w życiu. Dostałem raka. Jeszcze nie wiedziałem tych rzeczy, które wiem dziś. Byłem religijny na początku. Modliłem się. Uzdrów mnie. Uzdrów. I nic się nie działo. Któregoś dnia znowu płakałem. Mówiłem, uzdrów mnie. I usłyszałem, nie mogę. Powiedziałem, chyba nie chcesz. A on powiedział, nie, nie mogę. Zapytałem, dlaczego? On powiedział, bo cię uzdrowiłem. A ja powiedziałem, ale ja mam tu raka. A on do mnie powiedział, ale wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Ty widzisz raka, ale jesteś zdrowy. Wstałem z kolan. Powiedziałem, dziękuję Ci, że nie mam raka. Przez dwa tygodnie ogłaszałem, że nie mam raka. Po życie i śmierć jest w mocy języka. Po dwóch tygodniach zaczął się wchłaniać. Moja żona dostała raka. Została uzdrowiona. Diabeł chciał mnie zabić wiele razy fizycznie. Nigdy mu nie wyszło.
I nigdy mu nie wyjdzie. Amen. To, co ja chcę zostawić dla was dziś, jako dla Kościoła, to jest moc odrodzenia duchowego. Jeżeli odrodziłeś się z Bożego Ducha i wypełnił cię Duch Święty, to jesteś niezniszczalny. Niezniszczalny. Ludzie nie rozumieją tego do końca. Boją się. Ale Słowo Boże mówi tak. W liście do Kolosan, 2 rozdziale. It's Colossians chapter 2. W 15 wersie. Colossians chapter 2. Od 13 wersetu. Read from verse 13. Yes. List do Kolosan, 2 rozdział, od 13 wersetu. I was, którzy umarliście w grzechach, i was, którzy umarliście w grzechach i nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. When you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Having cancelled the charge of our legal indebtedness, rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. He has taken it away, nailing it to the cross, and having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Kiedy odrodziłeś się z Bożego Ducha, so when you were born of the Holy Spirit, to w Jezusie Chrystusie, in Jesus Christ, jesteś absolutnie panującym człowiekiem. You are the man of authority. Diabeł będzie straszył nas zawsze. Devil is going to scare you all the time. Będzie straszył nas tym światem. He wants to scare you with the world and the system around us. Potępieniem. He will scare you with the condemnation. Poniżeniem. Humiliation. Chorobami. Diseases. Kłopotami. Troubles. Biedą. Poverty. Rozłamami małżeńskimi. Problems in marriages. Cały czas będzie straszył. He's gonna scare you all the time. Ale on może tylko straszyć. But this is his job. It's all he can do. On nic więcej nie może. He can't do anything else. Bo on jest rozbrojony. He's disarmed. Rozbrojony. Disarmed. On nie ma broni. He's got no weapon. On nie posiada czegoś, he doesn't have something, czym może zrobić krzywdę. Some tools to hurt you. On straszy. Everything he can do is scare you. Opowiem wam pewną historię. And I'll tell you a story. Mój znajomy pastor, my friend, who is a pastor, jak był młodym człowiekiem, when he was a young man, upatrzył sobie pewną dziewczynę. He liked one girl. I chodził do niej, żeby się z nią spotykać. And he just decided to meet her. I przechodził taką alejką. And he was going down do niej do domu. Street. He was going to her home. I z tej strony były domy. And on this side there were houses. Tutaj była ta ulica. And here there was the street. A tu było takie jeziorko. And here there was a lake. I ona mieszkała na końcu tej ulicy. And she had a house at the end of the street. I kiedy on zaczynał iść tą ulicą, when he started walking down the street, to w pierwszym domu po prawej stronie, in the first house on the right side, był taki duży pies. There was a big dog. I ten pies zawsze skakał na siatkę i szczekał strasznie na niego. Pastor jeszcze nie był pastorem. Ale już był nawrócony. I z tym psem się zawsze trzaśnił. I sobie szedł dalej. I ten pies zawsze biegł koło niego za tą siatką i szczekał. Every time he was going to the house of the lady, the dog was running behind the fence and just barking. I któregoś dnia okazało się, it turned out, że furtka jest otwarta. That the gate was open. I kiedy on zobaczył, że ta furtka jest otwarta, and when the guy saw that the gate was open,
to cała wiara z niego uciekła. All the faith was gone. Zaczął szybko iść. And he started walking very quickly. Pies zaczął biec do furtki. And the dog started running towards. Przyszły pastor zaczął biec. So the soon-to-be pastor started running. Pies wybiegł za nim. And the dog started following. I zaczął biec za nim. And just running. Nie było gdzie uciec. After him, he had no way tu domy. Nowhere to go. Tu jezioro. Here were the houses. On the other side there was the lake. Mój znajomy przyspieszał. So he started speeding up. I pies przyspieszał. And the dog as well. Niestety mój znajomy się zmęczył. Unfortunately, my friend. I zaczął zwalniać. Got tired and he started. I pies do niego dobiegł. And the dog just ran to him. I zaczął strasznie szczekać. And started barking very loud. Mój znajomy spojrzał and my friend just looked at the dog. I zobaczył przedziwną rzecz. And he saw a very surprising thing. To był bardzo stary pies. It was a very, very old dog. Już nie miał żadnego zęba. And he had no teeth. Był w ogóle nieszkodliwy. It was impossible for this dog to harm anyone. Miał sobie tylko taką potrzebę straszenia innych ludzi. I do mojego znajomego wtedy powiedział Duch Święty. Taki jest diabeł. This is what the devil looks like. Zapamiętaj to do końca życia. Remember the situation for life. I nigdy się go nie bój. And never be afraid of him. I nigdy przed nim nie uciekaj. And never run away from him. Bo on nie ma nic, because he's got nothing, co by mogło cię zniszczyć. Destroy. On robi dużo szumu. He's making a lot of noise. On pokazuje ci, jak jest wielki. Ale to ja mieszkam w tobie. Pan panów i król królów. Diabeł jest rozbrojony. Nie posiada broni. A my, Boży ludzie, posiadamy całą potęgę nieba. Całą. Nie musimy o nią prosić. Nie musimy stać i mówić: Panie, daj mi swoją moc. Daj mi swoją siłę. Bo to jest religia. To jest cały czas stawianie Boga daleko. A Bóg jest w tobie. Ja to zrozumiałem. Dlatego przestałem się bać. Ja zobaczyłem, że nie ma czego się bać. Mówię: Boże kochany, przecież na tej ziemi my jesteśmy Twoimi delegatami. We are your ambassadors. W miejsce Chrystusa. And in your place, poselstwo sprawujemy. We are here to bring the news. Choroby się nas boją. And the diseases are afraid of. Demony się nas boją. Demons are afraid of us. Kim są demony? What are demons? To zwykłe duchy. These are just average spirits. Podrzędne duchy. Some insignificant spirits. My cały czas wypędzamy demony. We constantly cast away demons. Ktoś przychodzi. My dajemy informacje w internecie. So we invite people to. Masz demony? Put information to the internet. Przyjdź do nas. If you've got demons, come. Wyjdziesz bez demonów. You will walk away without it. To nie jest problem. Jesteś chory. If you are sick, przyjdź do nas. Come to us. Będziesz zdrowy. You're gonna be healed. Nie mówimy, będziemy się o ciebie modlić. We are not saying we are going to. Mówimy, uzdrowimy cię. We are saying we are going to. Bo w mojej Biblii jest napisane. Because in my Bible it is written. Idźcie i uzdrawiajcie. Tam nie jest napisane. Módlcie się do mnie, żebym uzdrowił. Rozumiecie? To są. Ja zrozumiałem te proste rzeczy. Nowe narodzenie. To jest nasza największa broń. Nie tylko staliśmy się obywatelami nieba, ale staliśmy się pod strachem dla piekła. But the hell is afraid of us. Pod strachem dla piekła. Demons and devil is afraid. To diabeł boi się kościoła. The devil is afraid of church. Kościół nie może się bać diabła. Church cannot be afraid of devil. To diabeł ucieka przed kościołem. It is devil who is running away from. A nie kościół przed diabłem. And not the church is running away from the devil. Rozumiecie? To jest w ogóle inna sprawa. It's totally different. Jest napisane. It is written. W liście do Efezjan, że my z Chrystusem siedzimy na tronie. Teraz, w naszym duchu, jeżeli ja coś mówię do diabła, to on musi mnie posłuchać. On nie może nie posłuchać. Tylko trzeba być pewnym tego, że jest się jedno z Jezusem.
I jedno z Jezusem. Gdzie Ty, tam Jezus. Twoje słowa to słowa Boga. Nie bój się tego. Ja wiem, że każdy z nas jest w procesie. Mamy różne stany emocjonalne. Ale w Duchu Świętym jesteśmy jak Bóg. Dlatego Jezus powiedział: czyż nie wiecie, że bogami jesteście? Dzisiaj tutaj była śpiewana jedna piosenka. Elohim. Tam jest napisane: czyż nie wiecie, że Elohim jesteście? Tam jest to słowo. Czyż nie wiecie, Jezus pyta? Gdyż Elohim są ci, których doszło Słowo Boże. To Jezus powiedział. Elohim. To Bóg sędzia. Mamy sądzić. Mamy mówić do diabła: milcz! Mamy mówić do choroby: skończ się! Mamy mówić do problemu: odejdź teraz! Nie modlić się! Panie, oddal ode mnie problemy. Oddal ode mnie diabła. Panie, jestem Twoim sługą. To religia. Bóg mówi: bądźcie jak dzieci. Dzieciom jak powiesz, że są księżniczkami, to one będą mówiły, że są księżniczkami. One nie będą miały żadnego problemu. Biorą się jak księżniczki. Będą chodzić jak księżniczki. Ktoś ich zapyta, kim jesteś? Księżniczką! Rozumiecie? Żaden problem. Bóg mówi: bądźcie jak dzieci. Kiedy odrodziłeś się z Bożego Ducha, stałeś się synem czy córką Bożą. Jesteś jak Bóg. I w to trzeba wierzyć. I to chcę wam dziś zostawić. Ja wierzę w Nowe Narodzenie. Ja wierzę w moc Ducha Świętego. Jeżeli Bóg zmienił mnie, to może zmienić każdego. Amen. Amen.